Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik zebra. Potrzebować będziemy 60 deko mielonego sera białego, 400 ml śmietany 30%, szklankę cukru, jeden cukier waniliowy i jedna łyżka kakao i 6 łyżeczek żelatyny. Żelatynę zalewamy wrzącą wodą, parę łyżek wrzącej wody i mieszamy do całkowitego rozpuszczenia. Gdyby się zdarzyło, że mamy problem, to wkładamy miseczkę do garnuszka z wrzącą wodą i wówczas żelatynę będziemy mieszać i się żelatyna rozpuści. Żelatyna musi być całkowicie rozpuszczona. Mieszamy, aż się całkowicie rozpuści. Śmietanę ubijamy z cukrem na sztywno. Śmietanę już mam ubitą. Dolewam cienkim strumieniem płynną żelatynę. Cały czas ubijając. I teraz do tej masy dodaję ser. A do miseczki, w której był ser, dosypuję kakao, ponieważ ja masę serową będę dzieliła na dwie części. Masę serową należy dokładnie pomieszać. Już mamy przygotowane i teraz będziemy, jeszcze muszę podzielić masę serową i wymieszać z kakao. Jeżeli lubimy nutelę, to możemy dać nutelę. Ja dałam kakao. I tak to wygląda. Masa serowa jest. Przygotowana, połączona. I teraz wykładamy dwie łyżki takie masy serowej i jedną łyżkę kakao, masy z kakao. I ponownie dwie łyżki masy serowej i łyżkę, taką dużą łyżkę z kakao. I ponownie. To już jest końcówka i teraz musimy i na wierzch damy masę serową i nasz sernik należy, tak jak ja to mówię, wyrównać i damy go do lodówki. Dwie godziny. Wyrównujemy wierzch i dajemy do lodówki.
wiesz, posypiemy startą czekoladą. Tak przygotowany sernik zebra wędruje do lodówki na 2 godziny. Wiesz, posypię startą czekoladą. I tak oto sernik zebra mamy schłodzony. Kroimy kawałeczek. I tak oto wygląda sernik zebra. Ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Sernik zebra. Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik homogenizowany. Potrzebować będziemy 8 serków, 2 budynie, 5 jajek, pół szklanki cukru, pół kostki masła, to znaczy się 10 deko masła i puszkę brzoskwiń oraz szczyptę soli. Jajka z cukrem ubijemy na puszystą masę. Brzoskwinie pokroimy w kostkę. Masę jajeczną już mamy ubitą. I teraz dodajemy budyń, 2 budynie. Budynie mają 60 gramów. Dolewamy masło i dodajemy serki. Masę będziemy łączyć. Tortownicę mam wyłożoną papierem do pieczenia i sernik będziemy piekli w 170 stopniach godzinę czasu, a później temperaturę zmniejszamy i pieczemy jeszcze 30 minut. To zależy też, jaki mamy piecyk, bo każdy ma inny piecyk, więc nie można podać jednej proporcji, jednej temperatury. Serowa już jest przygotowana i teraz musi mieć jednolitą konsystencję i to jest taki mój sposób na sernik, każdy ma inny. I część masy wykładam na spód. Tak jak już wspominałam, tortownicę mam wyłożoną papierem do pieczenia i daję pokrojone brzoskwinie. Tak, żeby cała powierzchnia była pokryta brzoskwiniami. Wykładam pozostałą masę.
wyrównujemy i sernik wędruje do piekarnika. Powiedzmy na 1,5 godziny, a każdy musi sobie już w własnym zakresie, że ten sernik będzie dopieczony. W 170 stopniach 1,5 godziny. I tak oto sernik mamy upieczony, ostudzony. I należy... Już idzie. Ukroimy kawałeczek. On jeszcze jest delikatny. Sernik powinien studzić się do następnego dnia. On u mnie był parę godzin i widać, że jeszcze jest delikatny. I tak oto wygląda sernik homogenizowany. O ile Państwu przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik homogenizowany na zimno. Potrzebować będziemy 4 serki, 200 ml śmietany 30%, 2 łyżki cukru, pudru i tutaj mam galaretki. 2 galaretki pomarańczowe rozpuściłam w szklance wody. I to mamy składniki sernika. A tutaj mam syrop z brzoskwiń, 1,5 szklanki syropu z brzoskwiń i 4 łyżeczki żelatyny. Żelatynę zaleję wrzącą wodą, rozpuszczę i złączę z syropem z brzoskwiń. Tutaj mam formę wyłożoną biszkoptami, a na wierzch sernika ułożymy połówki brzoskwi. Teraz śmietany ubijam z cukrem na sztywno. Śmietanę już mam ubitą. Dodaję serki. Ja tutaj miałam 4 serki, 150 gram każdym. I to należy połączyć ze śmietaną i dolewamy galaretkę. I całość łączymy. Masę mam połączoną i teraz już mi się gotuje woda, więc zaleję paroma łyżkami wody i rozprowadzę żelatynę. Tutaj mam i doleję do syropu z brzoskwi. Tutaj masa mi stężeje, bo jest dosyć płynna, więc mi stężeje. Zalewam paroma łyżkami wrzącej wody i mieszamy do całkowitego rozpuszczenia. I również będziemy studzili, bo to później będzie wierzch naszego sernika. Całkowicie musi być żelatyna rozpuszczona. Ona musi być płynna.
Tak to wygląda, ale ona jeszcze troszeczkę, musimy ją mieszać do całkowitego rozpuszczenia, a masa musi leciutko stężeć. Masa nam już leciutko stężała, żelatyna całkowicie rozpuszczona. Dolewamy do syropu z brzoskwi i studzimy. Później zalejemy tężejącą galaretką nasze brzoskwinie, a teraz masę serową przekładamy do formy i dajemy do lodówki do zastygnięcia. I będziemy mieli sernik na zimno, serków homogenizowanych. Masa serowa już nam stężała, a tutaj mam tężejącą galaretkę na syropie z brzoskwi. I teraz połówki brzoskwi układamy i zalejemy tężejącą galaretkę. I będziemy mieli sernik na zimno homogenizowany. O. Może jeszcze na środek damy jedną połóweczkę. Ja miałam puszkę brzoskwi. I teraz delikatnie zalewamy sernik galaretką. I dajemy do lodówki do całkowitego stężenia. I tak oto wygląda sernik homogenizowany na zimno. Odkroimy brzegi. I ukroimy kawałek. Zawsze powtarzam, że najlepiej, jak ciasto jest całą noc w lodówce. O, pięknie odeszedł. I teraz ukroimy kawałeczek. Dobrze ukroję. O, idealnie. I tak oto wygląda sernik na zimno homogenizowany. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Sernik homogenizowany na zimno. Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik Oreo. Potrzebować będziemy 20 deko ciasteczek Oreo, 2 łyżki masła i to zmiksujemy i to będziemy mieli spód sernika. Uruchamiamy i należy to zmiksować. Ciasteczka już mamy zmiksowane i wykładamy spód tortownicy, dociskamy i dajemy na pół godziny do lodówki. Ja sobie zawsze pomagam literatką i rozprowadzam po całej powierzchni, dociskam i tak jak już wspominałam, dajemy do lodówki na pół godziny. I mamy przygotowany spód sernika. A później zrobimy masę. Tak to wygląda. I wędruję do lodówki.
Na masę serową będziemy potrzebować kilogram sera, 10 deko masła, szklankę cukru, jedną łyżkę mąki ziemniaczanej, dwie łyżki mąki pszennej, 200 ml śmietany 30% i 4 jajka. Wszystkie składniki przekładam do robota, uruchamiam i ucieram na puszystą masę. Ser mam krajankę i sobie kroję, ponieważ łatwiej się uciera. Masło również pokroiłam. I masło dodajemy. Składniki przełożymy, uruchomimy robot i będziemy mieli masę serową gotową. Dodajemy jajka, cukier, mąkę pszenną, ziemniaczaną i pozostały ser. Robot uruchamiamy i ucieramy na puszystą masę. Masę serową już mam utartą i teraz przełożymy na masę do tortownicy. I sernik będziemy piekli godzinę czasu w 170 stopniach, a później upieczony sernik udekorujemy ciasteczkami Oreo, które sobie zostawiłam. Należy wyrównać i dajemy do piekarnika na godzinę w 170 stopni. Sernik wędruje do pieczenia. I tak oto sernik Oreo mamy upieczony i teraz sobie położymy na gorący ciasteczka. Ciasteczka leciutko starłam, ale masę zostawiłam i tutaj sobie na gorący układam ciasteczka Oreo. Troszeczkę przy ścieraniu mi popękały, ale to nie szkodzi. Dociskamy delikatnie, a środek posypię startymi ciasteczkami i będziemy mieli sernik Oreo, który po, przepraszam, pozostawiamy do całkowitego ostudzenia. Tak. I tak wygląda sernik Oreo. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Sernik Oreo. Pozostawiamy do całkowitego ostudzenia.